I właśnie Woto One, nasz stary nowy bus. Stary nowy bus, powtarzamy to ciągle. Witamy Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Wita Was Ewelinka, ja. Ewelinka i Krzysztof. Witamy Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku zabieramy Was na wspólne poszukiwania. Będzie zwiedzanie, a także pokażemy Wam naszego nowego, starego busa. Stary, 1992 rok, ale dla nas to nowy nabytek, z czego bardzo się cieszymy i jesteśmy szczęśliwi. A dzisiejsze poszukiwania prowadzimy w miejscu, gdzie dawniej stały zabudowania. Jest tutaj totalny śmietnik, taki miszmasz. No i przejechaliśmy, żeby sprawdzić, czy wśród tych śmieci uda nam się znaleźć coś ciekawego. Ewelinka walczy tam dalej z sygnałem, natomiast moje sygnały to część od zegarka i guzik. Guzik znaleziony na oko, a część od zegarka wykopana. Królowa złomu ma pierwsze sygnały. Mam torbę nawet upchaną. Masz torbę upchaną. Ta. Do tego to jeszcze daleko, ale coś jest. Złomu. No zobacz. Musisz mi chyba sprawić nowy wykrywacz. Się zrobi. Zobaczymy, co tutaj jest. Na pewno tu była dziurka. Cacko z dziurką. Takie łoto blaszane główienko. No i jest kolejny ślad po zabudowaniach, po bytności tutaj człowieka. I to konkretny ślad. Już to wyciągam z dołeczka, zobaczcie. Pięknie pokazała się tutaj monetka, którą wykrywacz widział pewnie. 50 feningów, natomiast no i stan jest też jej dobry. 50 feningów. O, tak oto wygląda. Już Wam powiem też, z którego roku. Bodajże z 1921. Tutaj na dole jest data. Wystarczy, że ją oczyszczę i będzie wszystko pięknie widać. Jest jakaś monetka. Niestety nie powiem Wam jaka, bo jest bardzo skorodowana. Także nie nadaje się do identyfikacji. Mam tutaj jeszcze też bardzo fajne sygnały. Ten ogólnie był praktycznie na wierzchu, nie zdążyłam podkopać. Sprawdzam dalej. Ewelinka znalazła monetę. Ja również, też nieczytelna. No i obok monety też był naparsteczek. Taki mniejszy, troszkę nietypowy. I chyba w końcu ja mam monetkę. Jeszcze nawet jej nie wyciągałam, żeby Wam pokazać, bo jeszcze sama nawet nie wiem, co to za moneta. Ale już Wam pokazuję. Widzicie ten rancik tutaj? I tu właśnie jest monetka. Zaraz sobie zobaczymy. Dziesięć feningów. Tak jest. 10 feningów. Zobacz. Ala podstawka. Lub... Zobacz, to jest jakaś albo podstawka, albo część jakiegoś świecznika. Cholera wie. Mogłoby tak być. Takie bardzo zdobne. Taka ciekawostka. Taka ciekawostka. Może Wy będziecie wiedzieli, co to takiego. I kolejne moje znalezisko. W miejscu, gdzie stały budynki. Jest to nożyk albo jakiś scyzoryk. Na pewno był składany. Teraz się go już nie da złożyć. Ale ciekawy, ciekawy. Pokażę Wam za chwilę, co wyszło mi w międzyczasie. A troszkę wyszło. To mów mi szybko, co to jest. Żebym to ja się znał. Znasz się. Mów mi tu. Nie, tak zwana łódka od naboi, wiesz. Tu były wtykane naboje do środka. I... cały magazynek był wpychany do broni i było strzelane. Także czyli ciekawe. Od amunicji. Taka klamerka. Guziczek. To wojskowy z munduru niemieckiego, nakrapiany.
Oczywiście. Znaczy nakrapiany, groszek tak zwany, nie? Masz rację, masz rację. Nie zawsze, ale mam. Zawsze to ja mam rację. I no i jeden fenik. Nie wiem, czy dobrze widać. Z 1900... Nie wiem, którego. Nie wiem. Ale znajdki są. Wykopałem kilkanaście kolejnych sygnałów. Było trochę żelaza, ale też tutaj jakieś przedmioty wykonane z metali szlachetnych. Tutaj jakaś tuleja. Jakiś element z brązu. Tutaj jakieś kółeczko. No i też guzik, groszek. Czyli widać, że żołnierze niemieccy też się tutaj kręcili. No i tym oto akcentem kończymy na dzisiaj poszukiwania w tym miejscu. Mapy nie kłamią, mapy pokazały nam, że stały tutaj zabudowania. No i faktycznie tak było, co potwierdziły nasze znaleziska. Co do samych znajdek, to znaleźliśmy bardzo dużo, bardzo dużą ilość złomu. Jak sami widzieliście, kilka monet, guziki i innej wszelkiej maści jakieś przedmioty związane z funkcjonowaniem tutaj człowieka. A teraz zwijamy się i jedziemy dalej. Wracamy do domu, a po drodze zabierzemy Was, abyście zobaczyli dworek w Pudłowcu. Przepiękne, romantyczne ruiny dworku w Pudłowcu. I dojeżdżamy do miejsca, gdzie stoi pałac. Zaraz wysiądziemy i wejdziemy sobie do środka. Spójrzcie tak z poziomu auta, jak to wygląda. I jesteśmy w Pudłowcu, tuż obok pałacu. Zobaczcie, zostały ruiny pałacu w Pudłowcu, wybudowanego w XIX wieku, w tak zwanym stylu angielskiego neogotyku. Cała bryła nieźle zachowana, widać ładne sklepienia, wieżyczkę i zdobienia. Ewelinka tam się przygląda, jak to wszystko wygląda. Może wejdziemy kawałek do środka i zobaczymy, jak jest w środku, czy uda nam się dostać. Jakie wrażenia? Robi wrażenie. Robi wrażenie. Jest to kolejny obiekt historyczny na naszej drodze, wakacyjnej drodze z busem. Także jeździmy sobie, prowadzimy poszukiwania, ale też zwiedzamy. No to bym tam raczej nie weszł. Nie weszłabyś? No ja wejdę, zobaczę, tam są schody. Może coś się uda zobaczyć. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Jest tutaj w dawnych Prusach sporo tych różnych pałacy, dworków, zamków i to wszystko właśnie w takiej formie ruin. Niektóre to takie romantyczne ruiny, niektóre całkiem już nie do odbudowania, ale jest to kawał historii, która wcześniej była. My ją ponownie może nie odkrywamy, ale fizycznie dotykamy, namacalnie wchodzimy w miejsca i obcujemy z tą dawną historią, z tymi majątkami, z tym bogactwem, jaki tutaj był, jaki był no, na tych ziemiach pruskich. Trzeba to dokumentować, bo nikt tego nie odnawia, więc nasze dzieci nie będą miały co podziwiać. Słuszna sugestia, zobaczcie, dąb wkomponowany w dom. Podejdziemy tam i zobaczymy, jak to wygląda. Zajrzyjmy do środka. Niestety, zobaczcie. Wszystko pozawalane i zarośnięte krzakami, także nie ma możliwości nawet pochodzenia po poszczególnych pomieszczeniach, bo ich po prostu nie ma. Są pozawalane i pozarastane. Zajrzyjmy do kolejnego wejścia. Było to wejście główne do tego dworku. I jest to samo, wszystko pozarastane, druty kolczaste. Korci mnie, żeby wejść na tą wieżę, ale pewnie nie ma za bardzo możliwości wejścia. Ewelinka mówi, że chyba windą. Podsadzę ciebie. Nawet schodów nie ma. Także schodzimy, idziemy do kolejnego wejścia. Zobaczymy, co tam się uchowało. Teraz podejdziemy sobie do tej części z wieżą. Wygląda troszkę na lepszy stan zachowania. A zobaczymy, jak to
wygląda, jak wejdziemy do środka. Tutaj krzaczory, wszystko raz zarośnięte. Tutaj widać, że raz w czasie ktoś wchodził. Wydeptana jest ścieżka. Coś tutaj się działo. Jest jakiś misiek. Pewnie lokalne towarzystwo tutaj czasami zagląda. A patrzcie na górę. Wszystko też dechy. Lada chwila spadną. Także jest tu też niebezpiecznie. A tutaj podejdziemy, zobaczymy dalej, jak tutaj to wygląda. A tu co to na oko znalazłem? Coś na oko znalazłem, zobaczcie, kawałek jakiejś bransoletki. No i dalej już nie przejdziemy. Już jest coś takiego, też krzaki. I wracamy do wyjścia. I wracamy do wyjścia, do Ewelinki. Naprawdę, takie obiekty, a tak poniszczona, serce boli. Natomiast nie ma funduszy. Nie ma funduszy na odbudowę. Właśnie zobaczyliście kawał starej historii, a teraz pokażemy Wam kawał starego, nowego naszego busa. I właśnie, what a one! Nasz stary, nowy bus. Stary, nowy bus. Powtarzamy to ciągle. Prezentację może zaczniemy od koloru włosów, czyli jest srebrny, tak? Kolor włosów. Rocznik tego oto maleństwa to 1992. Tak jest. A serce tego smoka to silnik diesel 2.4. Zwykły, bez napędu silnik. Ponoć mocny i wytrzyma 2,5 miliona kilometrów, bo prawie tyle ma na te nakręcone. Już przerejestrowany. Ile czekaliśmy na przerejestrowanie? Za długo. No trochę tam sobie czekaliśmy, nie? Niby taki stuningowany, zobaczcie, lampy ma jakieś takie ala LEDowe, natomiast my zmienimy je na takie podstawowe, żeby było lepsze światło, bo tutaj tak trochę jakby latarką świecił. A luski, patrzcie, ma luski. Także też taki dodatek wizualny. No ale też ma wiele niedomagań, ale za chwilę Wam też o tym powiemy. A tak wygląda sobie z tyłu, zobaczcie. Tapicerka, wszystko oczywiście też do prania. Ale to wszystko z czasem. Tylne światła też chcemy wymienić, żeby ładniej wyglądało. Jak już coś nowe, to nowe. A najbardziej ujęło nas to i postanowiliśmy wymienić tego busa ze względu na... Na to, że jest łóżko. Łóżko. Jak widzieliście w tym busie w poprzednich filmach, który jeździliśmy w poprzednich filmach, mieliśmy tutaj taką zrobioną specjalną dostawkę, składaliśmy siedzenia, kładliśmy tą dostawkę i kombinowaliśmy, dlatego ten bus jest dla nas takim luksusem, no bo jest wszystko składane, a jest stolik na wszystko składane, łóżko składane, jest też stolik, dodatkowe siedzenie, jedno było tutaj, drugie, ale na potrzeby naszych wyjazdów już to zdemontowaliśmy, nie? Środek, jak to środek, też do wyczyszczenia. Dostaliśmy też w gratisie CB radio. CB wiadro, Hania mówi. No i jest tutaj trochę jeszcze do roboty. Takich kosmetycznych. Natomiast ile daliśmy za busa? Powiedz. 7. 7. Ja tam nie wiem, ile dałeś. Daliśmy za to coś. Skredytowaliśmy w sumie, bo kasy tyle nie mieliśmy. 7 tysięcy. Trzeba trochę tutaj jeszcze włożyć, bo jest dużo niedoróbek. Jakiś tam o tego typu rzeczy. Doczyścić to. Jeszcze kilka rzeczy mechanicznych, także będzie co systematycznie robić. Ale mówię, najważniejsze dla nas to jest komfort. Tego, że mamy w końcu te łóżko rozkładane, stolik. Bo jak pada, to mamy też gdzie usiąść, nie? Także, no. Tu się stuknie, tam się stuknie, będzie jeździł. Tak jest, także od filozofia kobieca, prosta, mądra i skuteczna. Także takie to oto cudeńko. Jeszcze tutaj mnie widzicie, a jeszcze sobie podejdziemy z przodu. Pokażę Wam przebieg, jaki ten samochód ma. Tutaj są nasze kamery, patrzcie, klucze,
418 tysięcy, to jest przebieg tego samochodu. Jest niby klimatronik, natomiast sprężarki i innych elementów nie ma. Także to z czasem zobaczymy, czy to zamontujemy. Także zobaczymy, jak to będzie. Ot, tak, nie? Ot to. Ruszamy. No to jedziemy. Jak jedziemy, to jedziemy. A zanim się z Wami pożegnamy, chcielibyśmy, żebyście przenieśli się w czasie. Zobaczcie, jeszcze nie tak dawno tutaj ten dom funkcjonował. Płot z jakiejś wikliny, tak? Zrobiony. Wiklinowy płot. Cudny. Cudny. Teraz tak chyba nie potrafią fachowcy robić, nie? Stary dom, także takie rzeczy jeszcze można trafić. My to uwielbiamy, nie dość, że podróżujemy, to jeszcze możemy zobaczyć. A wiele nas ciągle zadziwia. Zobaczcie, stylowy, piękny płot. Nie tylko płot, bo jeszcze i dom. No dom też. Dom stary też. Ale chyba jest na sprzedaż, bo tam jest numer telefonu. Numer telefonu, 19. O, patrz, i pies 19-wieczny. Jest. A może ktoś jeszcze tu mieszka? Raczej chyba nie. A może, bo zobacz. Bramka jeszcze jest otwierana. Ale jest na kłódkę. Na kłódkę? Tak. Chodź, piesku. My tylko oglądamy twój piękny dom i twój piękny płot. Na dzisiaj kończymy nasz odcinek. Mogliście z nami trochę pochodzić z wykrywaczem metali, pokopać, liznąć trochę historii. Zobaczyliście, co można znaleźć, namiastkę tego, co można znaleźć tam, gdzie stały stare budynki. Byliśmy troszkę pozwiedzać, także mogliście zobaczyć obiekt historyczny, no i też naszego busa, nie? Najważniejsze. Najważniejsze, najważniejsze. Stary, ale nas cieszy. Stary, ale jary. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się zdrowo. Cześć. Na razie, pozdrawiamy Was. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.